Szanowni Państwo, chciałbym wyrazić swoją radość z zakupu nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, dzięki któremu podopieczni środowiskowego domu samopomocy w Kodniu będą mogli bezpiecznie i wygodnie podróżować. Cieszę się, że dzięki współpracy Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i władz gminy Kodeń udało się w całości sfinansować tą jakże ważną dla Państwa inicjatywę. Jestem pełen uznania dla prężnego działania placówki, która ciągle się rozwija, by jak najlepiej pomagać swoim podopiecznym. Sprzyja temu również gmina, która wspiera inicjatywy kierownictwa placówki mające na celu dobro przebywających w SDS. Wyrażam nadzieję, że nowo zakupiony samochód będzie jak najdłużej służył Państwa podopiecznym i w znacznym stopniu ułatwi im codzienne funkcjonowanie. Boże, Ty mocą swojego słowa stworzyłeś wszechświat i dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem i moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli. Spraw, aby ten pojazd, który jest dziełem ludzkiej mądrości i pracy, dzięki Twojemu błogosławieństwu służył dobru ludzi. Za wstawiennictwem świętego Krzysztofa obdarz roztropnością wszystkich, którzy będą się posługiwać tym pojazdem. Niech ostrożnie i bezpiecznie odbywają swoje podróże i troskliwie dbają o bezpieczeństwo innych ludzi. Gdy będą udawać się do pracy, w drodze niech towarzyszy im zawsze Chrystus, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Bardzo się cieszę, że nastąpiła ta chwila, na którą też długo czekaliśmy. To, że my jako gmina Kodeń rozwijamy się i wspieramy osoby niepełnosprawne, to przytoczę kilka faktów. Drodzy Państwo, na tego busa pozyskaliśmy z PFRON-u 90 tysięcy. 25 tysięcy pozyskaliśmy z Urzędu Wojewódzkiego, z Wydziału Polityki Społecznej. Z kolei 23 tysiące dołożyła gmina. Ale to nie jest tylko ta inwestycja. Drodzy Państwo, w ubiegłym roku zainwestowaliśmy 120 tysięcy w remont budynku SDS-u w tym roku i WTZ-u. W tym roku będziemy z kolejny robili projekt, kontynuacja jakby tamtego projektu, 130 tysięcy wyposażenie tych dwóch instytucji. Kolejny projekt jest w tej chwili realizowany za około 120 tysięcy, remont tego budynku zewnętrzny. Także cały czas coś robimy, cały czas, drodzy Państwo, inwestujemy i to nie jest tak do końca tylko, że my jako gmina wyciągamy rękę do PFRON-u, za co dziękujemy, bo do każdej z tych inwestycji PFRON się dołożył. Ale też jako gmina postaramy się załatwić te 250 tysięcy na remont tego wyposażenia. To był taki projekt infrastruktura usług społecznych. Cieszę się, drodzy Państwo, że w końcu wymieniliśmy ten samochód i dziękuję wszystkim tym osobom i przewodniczącemu Rady Powiatu, i panu Grzegorzowi, i wszystkim członkom zarządów, i PCPR-u, i zarządu wojewódzkiego, natomiast Urzędu Marszałkowskiego, wszystkim tym osobom, które sprzyjają naszej gminie, bo to nie tylko te inwestycje. Inwestycji jest dużo więcej i jak mamy przychylność urzędników, to idzie dla nas w miarę sprawnie. Także cóż jeszcze mogę? Chciałem podziękować tu proboszczom za poświęcenie tego pięknego busa, no taki jak sobie pan kierownik wymarzył. Mieliśmy problem. Również chciałem podziękować tym wszystkim osobom, które zajmowały się wybieraniem tego busa, organizowaniem przetargu, rozliczaniem, bo to są, drodzy Państwo, bardzo ważne sprawy. Tu pani Agnieszce Huk, pani Eli, natomiast panu Maryszowi, który bardzo dużo pracy włożył, oczywiście kierownikom, wszystkim tym, którzy tutaj do tego się przyłożyli. No i oczywiście, tu mi podpowiadają, zapomniałbym, pewnie by się obraził, Mariusz. No i dla pana sekretarza, bo on też dużo pracy w wybieraniu tego samochodu włożył. Cóż, ja tylko mogę powiedzieć więcej. Życzę wszystkim uczestnikom i kierowcom, aby szczęśliwie jeździli tym pojazdem, ale po takim poświęceniu przez ojca wikarego to jestem o to spokojny. Zapraszam też najważniejszym osobom, jeszcze nie podziękowałem. Oczywiście radnym Rady Gminy Kodeń, bo pamiętajcie, że o wszystkim, co my robimy, to decydują radni. Dziękuję, panie Basiu. Na ręce pani Barbary, radnym wszystkim gminom.